Poznaj Arnolda. Dostał bana od Lolity 97 po tym, jak się w niej zakochał i wyznawał jej miłość w komentarzach. Nieźle sobie z tym poradziłeś, topiąc rozpacz w lodach. Na pewno poruszymy dzisiaj ten temat. Zobaczmy, ile możesz przytyć. W skrócie, żeby przytyć, musisz cały czas zwiększać liczbę spożywanych kalorii. Z taką wagą i lenistwem 6 Snickersów starczy, żebyś zaczął przybierać na wadze. Przy 300 kg nie możesz jeść mniej niż 14 Snickersów na dzień. A przy 2000 kg musisz jeść, 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 jeszcze raz jeść, dopóki nie zaczniesz spożywać 17 tysięcy kalorii dziennie. Nigdy jeszcze nie osiągnął takiej wagi. 2000 kg zniszczyłoby twoje ciało. Tłuszcz zgniótłby twoje organy i żyły. Zacząłbyś się dusić. Twoje najsilniejsze kości, 4 razy twardsze niż beton, skruszyłyby się przy próbie wstania na nogi. Przy takiej wadze przeżyłbyś z kilka sekund, dopóki twój tłuszcz by cię nie udusił. Więc trochę wyssiemy. Idź pożyczyć stanik od mamy. Im więcej tłuszczu w twoim ciele, tym intensywniej produkowane są kobiece hormony. Twoje piersi się powiększą, głos będzie cieńszy, a twojemu małemu przyjacielowi nie będzie się chciało już wstawać, by powitać nowy dzień. Ale zwrot akcji. Najwyraźniej Lolita 97 ma bardzo zazdrosnego męża. Nie wychylaj się i nie chudnij. W twoim ciele znajduje się tyle tłuszczu, że starczy na 3 lata głodówki w szafie. Po prostu łykaj witaminy i pij wodę. Nieważne. Pa.